Często pacjenci pytają się, kiedy można podnosić większe ciężary, kiedy można podnieść dziecko, kiedy można pójść już na zakupy, żeby przynieść coś cięższego po zabiegu korekcji wzroku. Czysto teoretycznie można już następnego dnia, ale to też dokładnie zależy od typu zabiegu, który został wykonany. Metodą powierzchowną powinniśmy, e, powinniśmy uważać na oko aż do momentu ściągnięcia soczewki opatrunkowej. Następuje to mniej więcej około po około od 4 do 6 dni. E, po metodzie femtolasik zalecam odczekanie minimum 3-4-5 dni. Po metodzie smart SmartSight praktycznie możemy to wykonać już następnego dnia. Jest to metoda Mało inwazyjna, gdzie mamy tylko bardzo małe nacięcie, mniej więcej, mniej więcej około 2,5-3-3,5 mm. Także, praktycznie nawet można już przy tej metodzie uprawiać sport następnego dnia bez obawy, że coś się może przesunąć lub zniszczyć. Dlatego warto jest zadać lekarzowi od razu takie pytanie przed zabiegiem, otrzymać odpowiedź przed zabiegiem, aby móc zaplanować swoje czynności konieczne czynności po zabiegu, wiedząc to, mając tą informację przed wykonaniem laserowej korekcji wzroku.